Hej, tutaj Denis, witajcie ponownie na moim kanale. Zapraszam na przegląd nowości, które znajdziemy w najnowszej aktualizacji systemu dla iPhone'ów, czyli iOS 15.4. Lecimy! Niby jest to mała aktualizacja, bo tylko jedna cyfra po przecinku, ale widocznych zmian jest tu co najmniej kilka. Mamy nowe emoji, aż 37 nowych ikonek oraz więcej odcieni skóry. Między innymi mamy przygryzione usta, rozpuszczoną mordkę, serce z dłoni, zasłonięte oczy, bąbelki, śmiech zakryty dłonią, słabą baterię, co jest bardzo na czasie, salutowanie i kilka innych, które tutaj widzicie. Na przykład potwora, która Wam się najbardziej podoba. Kolejna nowość, moim zdaniem najciekawsza z tej aktualizacji, czyli Face ID w końcu będzie działać w maseczce. Nie będzie to działać domyślnie po aktualizacji, więc musicie wejść w ustawienia Face ID, a potem zaznaczyć używaj Face ID z maseczką. Mamy krok po kroku informacje, co trzeba zrobić, skanujemy twarz i tyle. Pod spodem mamy jeszcze krótkie informacje, że Face ID jest najbezpieczniejsze wtedy, kiedy widzi oczywiście całą twarz, ale od właśnie iOS 15.4 będzie skanować obszar twarzy wokół oczu, aby nie trzeba było maseczki zdejmować. Dodam, że jeżeli macie Apple Watcha, to już wcześniej mogliście używać Face ID w maseczce, bo wtedy właśnie dzięki noszeniu Apple Watcha iPhone się odblokowywał, ale teraz bardzo fajnie, że nie trzeba, ludzie, którzy nie mają właśnie Apple Watcha, będą mogli tak samo w maseczce odblokować swojego iPhone'a i użyć go na przykład do zapłacenia za zakupy, czy do czegokolwiek innego. Pozostając w temacie maseczek, a raczej tego, przez co musimy je zakładać, to teraz obywatele Unii Europejskiej mogą również dodać swój certyfikat szczepienia do apki zdrowie oraz do portfela. Z początku, kiedy miałem pierwszą betę iOS 15.4, to kiedy próbowałem dodać swój certyfikat, to jedynie dodało się do apki zdrowie, a przy próbie dodania do portfela wyskakiwał błąd. Jednak po tygodniu spróbowałem znowu i się dało. Od tych pierwszych testów minął już miesiąc, więc powinno to już wszystkim działać. Także jeżeli będziecie gdzieś podróżować i poproszę Was o pokazanie certyfikatu, to będziecie go mogli łatwo pokazać z poziomu portfela na iOS. W iPadOS dodano funkcję Universal Control, czyli genialną rzecz, która umożliwia nam przenoszenie oraz obsługę jedną myszką i klawiaturą zarówno Maca, jak i iPada. Jeżeli jesteście ciekawi, jak ta funkcja działa, to robiłem o tym osobny film, powinna gdzieś tutaj pojawić się karta. Pozostając przy iPadzie, to jeżeli mamy do niego podpiętą klawiaturę z podświetleniem, to w Control Center pojawi się ikonka do sterowania jej jasnością. Przyda się szczególnie w Magic Keyboard, która właśnie nie ma klawiszy do zmniejszania oraz zwiększania podświetlenia klawiatury. Kolejna nowość. Do zachowanych w iCloud haseł możemy teraz dodać sobie jakieś notatki, może okazać się całkiem przydatne. Przytrzymując dłużej aplikację muzyka, można teraz od razu kliknąć odtwarzanie ostatnio słuchanego kawałka. W notatkach na iPadzie w ustawieniach można ustawić sobie narożniki oraz co ma się dziać, jeżeli zrobimy swipe z prawego lub lewego narożnika. Całkiem ciekawa oraz trudna do znalezienia opcja. Następne, w końcu będzie można pobierać aktualizację systemu przez sieć komórkową. W końcu mamy już tak duże pakiety danych, że powinno to już być dostępne od bardzo dawna. W iPadzie będzie można również zmienić zachowanie przycisków głośności, tak aby obojętnie w którą stronę odwrócony jest iPad, ten przycisk, który jest na górze, zawsze robił głośniej, a ten, który jest na dole, robił ciszej. Jeżeli wcześniej nie skonfigurowaliśmy sobie kontaktu alarmowego, to w iOS 15.4 po uruchomieniu telefonu, po aktualizacji dostaniemy przypomnienie o konieczności podania danych osoby kontaktowej. Ja już miałem to dodane wcześniej, więc ten komunikat mi się nie pokazał, ale polecam każdemu to zrobić, bo może Wam to nawet uratować życie. Pojawił się nowy, piąty już głos Siri dla języka angielskiego, amerykańskiego. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Jak dla mnie wciąż głos numer 4 wygrywa i ten sobie zostawiam. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. W aplikacji Znajdź powiadomienia zostały teraz rozdzielone i możemy je ustalić osobno dla śledzenia bliskich, a osobno dla lokalizatorów. Poza tym w iOS 15.4 została też odblokowana bardzo fajna funkcja Tap to Pay, która będzie pozwalała używać iPhone'a jako terminala płatniczego, ale niestety nie jest to opcja systemowa i aby jej używać, trzeba będzie użyć jakiejś zewnętrznej aplikacji. Jak na razie chyba nie ma takich aplikacji, ale myślę, że to tylko kwestia czasu, kiedy takie apki powstaną. Jeżeli macie jakiś swój biznes, to będziecie mogli właśnie iPhone'em przyjmować płatności zbliżeniowe, jeżeli ktoś będzie chciał zapłacić kartą czy właśnie telefonem. Mam nadzieję, że ta funkcja zostanie jeszcze dalej rozwinięta i będzie można sobie na przykład pożyczać czy oddawać małe kwoty pieniędzy właśnie przykładając iPhone'a do iPhone'a i zrobić taki szybki przelew jeszcze szybciej niż blikiem. Okej, to chyba najciekawsze oprócz poprawek błędów i kilku innych dodatków zmiany. iOS 15.4 jest już dostępny do pobrania, więc jeżeli jeszcze go nie macie, to zajrzyjcie do aktualnień. Dajcie mi znać w komentarzach, która funkcja Wam się najbardziej podoba, a już teraz zapraszam Was na kolejne filmy, w tym recenzję nowego iPada Air,
iPhone'a SE, a może nawet i Maca Studio. Z kolei jeżeli podobał Ci się ten film, to koniecznie daj pod nim łapkę w górę, będę bardzo wdzięczny. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie zrób to teraz, wbij tego suba oraz kliknij w ten dzwoneczek obok, aby nie przegapić nowych filmów. I widzimy się w następnym. Dzięki, hej!